Gwiazdka numer 1 to Anna Dziarmaga. Reprezentuje gimnazjum 1. Witamy Cię, Anno Aniu. Kilka słów o sobie. Cześć, nazywam się Ania, interesuję się muzyką i sportem. Dziękujemy. Gimnazjum numer 2 z numerem 1 reprezentuje Marek Barnowski. Marek, parę słów o sobie. Cześć, nazywam się Marek, wchodzę do gimnazjum numer 2 w Chojnowie. Interesuję się motoryzacją oraz sportem. Dziękuję. Marta Głowacz to kandydatka numer 2 z gimnazjum numer 1. Cześć Marto, co tam u Ciebie? Hej, nazywam się Marta, ja mam lat 15, interesuję się grą w siatkówkę i lubię tańc nowoczesny. Brawa. Z numerem 2 u mężczyzn jest Ariel Roszko. Ariel reprezentuje technikum przy ulicy Witosa. Parę słów o sobie. Dzień dobry. Numer 3 posiada reprezentantka liceum ogólnokształcącego, Ewa Mazurkiewicz. Witamy Cię gorąco, Ewo. Witam wszystkich. Jestem Ewa Mazurkiewicz i reprezentuję liceum ogólnokształcące. Interesuję się muzyką, tańcem i śpiewem. Dziękuję. Trzeci z panów to Adrian Merunowicz, technikum przy ulicy Wojska Polskiego. Cześć, jestem Waldek, mówią na mnie Waldek, jestem tirem i umiem zmieniać biegi. Dziękuję. Kandydatka numer 4 to Maja Sajnuk. Maja również reprezentuje technikum. Co tam, Maja? Witam wszystkich, nazywam się Maja Sajnuk, reprezentuję technikum przy ulicy Witosa. Interesuję się muzyką, sportem, a moją pasją są motocykle. Dziękuję. Brawa. Natomiast chłopiec z numerem czwartym to Radek Dąbrowa z liceum ogólnokształcącego. Cześć, opowiedz nam coś o sobie. Nazywam się Radek, reprezentuję moją szkołę Leo w Chojnowie. Lubię pierogi ruskie. Dziękuję. Zarówno z liceum z numerem 5 mamy Ewelinę Grzankę. Witam wszystkich, cześć, nazywam cześć. Się Ewelina Grzanka, chodzę do liceum w Chojnowie. Lubię muzykę, czytać książki, uwielbiam jeść. Szósteczka przypadła Sylwii Światłowskiej z gimnazjum numer 2. Cześć, nazywam się Sylwia Światłowska, uczęszczam do gimnazjum numer 2. Interesuję się muzyką, tańcem oraz sztuką. Lubię pomagać ludziom, dlatego chciałabym zostać lekarzem. Dziękuję. Numer 5 otrzymał u panów Michał Mamaj, reprezentant gimnazjum numer 1. Cześć, jestem Michał, mam 15 lat, chodzę do gimnazjum numer 1 i interesuję się sportem. Teraz tyle, to pana. Paweł Soboń z liceum ogólnokształcącego. Paweł, kilka słów o sobie. Cześć, mam na imię Paweł, mam lat 16. Interesuję się sportem, gram w siatkówkę w klubie. Wszystko, dziękuję. U pań szczęśliwa siódemka to Sandra Kasjańczyk, kolejna reprezentantka gimnazjum numer 2. Witamy. Cześć. Sandro. Nazywam się Sandra, mam 15 lat, interesuję się tańcem i fotografią. Dziękuję. Ósemka to Karolina Przepłata z technikum przy ulicy Witosa. Cześć, nazywam się Karolina, interesuję się muzyką, sportem i rekreacją, lubię pływać, grać w siatkę. Dziękuję. Przed ostatnią z pań jest Paweł Malik. Dzień dobry. Parę słów o sobie. Mam 17 lat, dopiero poznaję świat. Nie lubię kolorek ani butów, ale za to lubię seks. Ostatni
Ostatnim z panów jest Luisa Merunowicz z Technikum. Kilka słów o sobie. Mam na imię Mietek, mam 16 lat i przede mną cały świat. Kamila Gawlicka to ostatnia dziś kandydatka. Fajne rajstopy. Cześć, nazywam się Kamila, mam 17 lat i lubię sport. Dziękuję. Co chcesz robić w przyszłości? W przyszłości chciałabym zostać lekarzem. Jaki lubisz samochód? Volkswagen Golf. Ile to jest 6 do potęgi drugiej? Jakie jest twoje motto życiowe? Carpe diem, żyj chwilą. Co byś wzięła na bezludną wyspę? Na pewno dużo czekolady. Czy uważasz, że uroda pomaga ci w życiu? Dla ciebie mamy słowo negliż. Pragnę pokoju na świecie. Dobra odpowiedź. Przeliteruj. Przeliteruj słowo negliż. Negliż. Tak jak to masz napisane. Z kropką. Teraz dobrze, dziękujemy. Czy jesteś zdolny, aby oddać narząd, na przykład nerkę, potrzebującej osobie? Nie, nie. Oczywiście, za dobrą, pod łaską. Dla ciebie mamy słowo stępnówka. Jak widać, jestem blondynką, nie umiem. Publiczności została Paweł Malik. Proszę o wyrażenie swoich uczuć. Misterem publiczności został Radek Dąbrowa. Oklaski. Prosimy o kółeczko wokół pary.
Wam. Drugiego wicemistera nastolatków miasta Chojnów otrzymuje Marek Barnowski. Wicemistera nastolatków miasta Chojnów otrzymuje Paweł Soboń. To się zdarza tylko raz i tylko raz. Otwiera życie drzwi, gdy na finał przyjdzie czas. Pierwszy raz. Tytuł mistera nastolatków miasta Chojnów 2009 otrzymuje Radek Dąbrowa. Tytuł jest dla ciebie. Jeszcze o tym nie wiesz, nie wiesz. To od ciebie bije blask, dla ciebie jest. To najważniejszy dzień. Tytuł drugiej wicemistrz nastolatek miasta Chojnów otrzymuje Sandra Kasjańczyk. Wicemistrz nastolatek miasta Chojnów otrzymuje Ewa Mazurkiewicz. Tytuł mistrz nastolatek miasta Chojnów 2009 otrzymuje Sylwia Światłowska. Pierwszy raz wygrasz ty, jeszcze o tym nie wiesz. Tytuł jest dla ciebie, jeszcze o tym nie wiesz. Nie wiesz. Oh!